informacje. Senatorowie podziwiają Mazury. Od poniedziałku trwa wyjazdowe posiedzenie Komisji Środowiska Wyższej Izby Parlamentu. Senatorowie zapoznali się w Giżycku z osiągnięciami Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich, w Ełku z proekologicznymi inwestycjami wartymi kilkanaście milionów złotych, a w Rucianym Nidzie z działalnością Nadleśnictwa Maskulińskiego. Pracę senatorów w terenie podglądała natomiast Anna Karpacz. W Ełku senatorowie odwiedzili m.in. plac budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Ta wizyta nie jest przypadkowa. To jedna z największych tego typu inwestycji w kraju, która pochłonie prawie 100 milionów złotych. Prezes spółki budującej zakład został wyróżniony honorową odznaką ministra środowiska za zasługi dla ochrony przyrody. Jak widać na przykładzie Ełku, nie wszystkie czekają, bo tutaj zrobili fantastyczną robotę i wyprzedzili nieco proces prac legislacyjnych. Mowa o ustawie o zachowaniu czystości w gminach, która w środę będzie głosowana w Senacie. Zmiany w przepisach umożliwią gminom łatwiejsze gospodarowanie odpadami. Pozwoli również na bezpieczniejsze, szybsze i sprawniejsze gospodarowanie odpadami, jak również pozwoli również na segregowanie odpadów, a tym samym na zmniejszenie ilości tych odpadów na składowiskach. Wyjazdowe posiedzenie studyjnej Komisji Środowiska to nie tylko możliwość zapoznania się z inwestycjami na Mazurach. To też okazja do bezpośrednich kontaktów z samorządowcami. Będziemy też lobowali o to, żeby móc pozyskać środki w przyszłości na rekultywację jeziora Ełckiego, bo myślimy już o kolejnych inwestycjach. Senatorowie włączyli się też w promocję Mazur w konkursie na 7 nowych cudów natury. To nie jest tylko i wyłącznie promocja Mazur, ale to jest promocja jednocześnie całej naszej Polski. Powstał z inicjatywy marszałka Borusewicza zespół konkretnie pod nazwą Mazury Cud Natury. Czasu na podziwianie senatorowie mają sporo, spędzą na Mazurach w sumie 3 dni. Anna Karpacz.